z Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem”. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: „Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać?” Jezus więc rzekł do 12: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział mu Szymon Piotr: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym”. Ileż razy mówimy Bogu, że za trudne są Jego wymagania. Ileż to razy nie rozumiemy Jego nauki i nic nie robimy, by zrozumieć, by przeniknęło nas Jego światło. Wolimy mówić: „Trudna jest ta mowa” i odchodzić swoją drogą. Pewien niewierzący filozof powiedział: „Człowiek jest tym, co je”. Chciał przez to wyrazić, że w człowieku nie ma jakościowej różnicy między materią a duchem. Chciał pokazać, że wszystko sprowadza się w człowieku do tego, co ograniczone, co organiczne i materialne. Tymczasem ten ateista dał, nie wiedząc nawet o tym, najlepsze sformułowanie tego, co dzieje się w Komunii Świętej. Bo oto dzięki przyjęciu chleba, ciała Chrystusa, chrześcijanin jest naprawdę tym, co spożywa. Staje się pełen obecności Boga, który jest w nim, który przenika, przyjęty w chlebie, w całe jego ciało. My otwieramy nasze oczy ducha na przychodzącego Chrystusa i dajemy Mu miejsce w nas. Idziemy za Piotrem, który wyznaje swoje przylgnięcie do Pana. Prośmy, by Pan dał i nam nową moc ducha i wiarę mocną. Niech podobnie jak świętemu Augustynowi powie i nam: „Jestem chlebem mocnych, pożywaj mnie”. Lecz nie Ty mnie w siebie zmieniasz, ale ja Ciebie we mnie przemienię. Maryja jest nam pomocą, gdy różańcem oplatamy nasze chwiejne serca. Ona modli się z nami, prosi dla nas o wiarę stałą, o ufność do końca, o podobanie się, o poddanie się Panu we wszystkim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,